Witajcie. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat osób bardzo zaawansowanych na wysokich wibracjach. Chciałbym powiedzieć trochę o sanyasinach. Sanyasini byli to ludzie w dawnych czasach w Indiach, chodzących od drzwi do drzwi, proszących o jałmużnę. Również takich sanyasinów można było spotkać w całych Indiach, jak również w Bangladeszu. To są osoby bardzo zaawansowane, nie mają nic wspólnego już z tym światem materialnym, prosząc o jałmużnę, którą ją ludzie dadzą. Z tego po prostu się utrzymują. To są tak zwani mnisi, którzy jakby dedykują swoje życie dla awansu duchowego. Nie chcą zakładać rodzin, są wyrzeczeni w tym, co robią. Także jeżeli mamy kontakt z osobą zaawansowaną duchowo, na wysokich bowisach, na wysokich energiach, no, również możemy sami awansować. Jak również zaproszenie takiej osoby do swojego domu może spowodować, że wibracja tego domu po prostu pójdzie w górę. Jeżeli służymy takiej osobie i możemy tej osobie po prostu usłużyć, zaprosić ją na herbatę, zaprosić ją na coś, na spożycie pewnego wegetariańskiego posiłku. Również dzięki takiemu serwisowi, który wykonujemy dla takiej świętej osoby, możemy również awansować duchowo. Jeżeli święta osoba daje Wam pokarm, który jest wpierw ofiarowany na wyższość Boga, a potem jest spożyty przez Was, również możecie się oczyścić z egzystencji materialnej, z brudu tej egzystencji materialnej. Możecie oczyścić po prostu swoje serce. Także wszelkie potrawy, które są przygotowywane przez sanyasinów, przez osoby, które są jakby braminami, są na wysokich wibracjach, dzięki temu, drodzy kochani, spożywaniu tego pokarmu możecie po prostu się oczyścić. I odwrotnie, jeżeli osoba zaprasza do swojego domu, przypuśćmy alkoholika, jakiegoś kloszarda, jakąś osobę, która jest na niskich wibracjach, to tym samym skazi swój dom. I jeżeli taka osoba, która jest na niskich wibracjach, może to być jakiś alkoholik, może to być jakiś kloszard, przygotuje posiłek dla Was i Wy będziecie spożywać taki posiłek, również możecie się bardzo łatwo zanieczyścić energią, która jest wrzucona w to przygotowywanie tego posiłku. Także to działa, drodzy kochani, w dwie strony. Możecie albo dzięki duchowej osobie się oczyścić, i ten spożywanie posiłków, które są uświęcone, może podnieść Waszą wibrację, lub jeżeli spożywacie posiłki, które są na przykład gotowane przez osoby zanieczyszczone, także na przykład osoby w okresie, kobiety w okresie menstruacyjnym nie mogą gotować potraw dla innych, ponieważ to jedzenie będzie po prostu energetycznie zanieczyszczone. Tak samo jeżeli osoba ma niskie wibracje, czyli jest zanieczyszczona, jej ubranie jest nieczyste, ręce są nieczyste, ciało jest nieczyste, nie jest umyta, nie jest po prysznicu i zabiera się za gotowanie, no to, drodzy kochani, to możecie być pewni, że to jedzenie będzie przygotowane w gunie ignorancji, czyli po prostu będziecie spożywać tylko ignorancję. To właśnie odnośnie sanyasinów chciałem to powiedzieć, że jeżeli obcujemy z osobą, która jest na wysokich bowisach, która jest na wysokich wibracjach, możemy śmiało się oczyścić. Możemy oczyścić swoją egzystencję, możemy oczyścić swoją karmę. Tylko w obcowaniu, będąc w obrębie takiej osoby, po prostu osoba dana się oczyszcza. Ja powiem od siebie, że to może być mężczyzna czy kobieta, to wszystko jedno, jeżeli jest osoba, która rzeczywiście ma wysokie energie, ma wysokie bowisy, to oczyszcza wszystko wokół siebie. Tak samo jak osoba, która jest negatywna, zanieczyszcza wszystko wokół siebie, tam gdzie się znajduje. Także miejsca, gdzie przebywają osoby nieczyste, jest miejscem zanieczyszczonym astralnie. Miejsce, gdzie wibracja jest niska. I osoba, która ma wysokie wibracje, wejdzie w miejsce, gdzie jest niska wibracja, to od razu to po prostu poczuje na sobie, ma takie przygnębienie, depresję i tak dalej. To by było na tyle. I ja chciałbym jeszcze od Ciebie zaproponować Wam, drodzy kochani, aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na naszym sklepie internetowym pod YouTube'em. Dziękuję za uwagę i do widzenia.